Ani Tabekus przed KSW 70, no przed tobą była twoja przeciwniczka, aktualna Roberta, i powiedziała, że dowiedziała się o waszej walce 10 lat temu. A kiedy ty dowiedziałaś się? 10 lat temu? Tak, znaczy oczywiście było... żartobliwie, tak, dowiedziała się 10 dni temu. Ty również. Jak zareagowałaś na informację o zmianie rywalki? To znaczy, no powiem szczerze, że no, zawsze taka zmiana jest nieciekawa tak blisko przed walką, ale ja wychodzę z tego założenia, że ja się bardzo cieszę, że ktoś w ogóle się znalazł, bo martwiłam się, że gdzieś tam już ta walka się nie odbędzie, więc jestem wdzięczna, że Robercie w ogóle, że przyjęła z takim krótkim, w takim krótkim czasie i że dojdzie do skutku. Wydaje się być bardzo zmotywowana, podekscytowana, no ale jednak mimo wszystko miała 3-letni rozbrat z klatką. Czy ty myślisz, że to może mieć wpływ negatywny na jej występ? Myślę, że będzie to, pójdzie to w jedną albo w drugą stronę, bo czasami jest tak, że zawodniczka, znam zawodniczki, które robią sobie na przykład właśnie 2-letnią przerwę i rzeczywiście wracają jako lepsze zawodniczki. Aczkolwiek z tego, co wiem, to Roberta też chyba była w ciąży, miała dziecko, więc też pewnie obowiązki jakieś tam miała swoje. No zobaczymy. Mam nadzieję, że damy dobrą walkę i że rzeczywiście jest, tak jak mówisz, jest zmotywowana. No, przynajmniej będzie co oglądać. Jest niższa od ciebie, a czy ty zmodyfikowałaś swój plan na walkę pod nią? Czy oglądałaś jakieś jej poprzednie walki? Też widziałam, że była rywalką twojej przyjaciółki Karoli. To znaczy plan został taki sam, bo no nie ma co zmieniać 10 dni przed walką. Ja po prostu zamierzam robić swoje, starać się narzucić swój styl i tyle. Czy oglądam walki? Oczywiście oglądałam, żeby sobie zobaczyć, jak się rusza w klatce. Oglądałam ostatnio walkę z Karoliną. No i gdzieś tam w głowie jakieś tam są założenia, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Gala KSW w Łodzi to chyba takie też dodatkowo jeszcze jakieś nakręcające, motywujące, dodające energii wydarzenie, żeby się podczas niego pojawić. To znaczy i tak, i nie. Ja do tego podchodzę tak, że nieważne, gdzie walczę, czy jest publiczność, czy nie ma publiczności. Oczywiście jest to bardzo miłe, że jeżeli ktoś tam krzyczy, kibicuje ci, ale ja naprawdę wchodząc do klatki jestem w takim stanie, wyłączam się kompletnie na wszystko, co jest z zewnątrz. Jestem tylko ja, moja ta walka, klatka i narożnik i tyle. Chwileczka to jest zawieszenia było, bo podzieliliśmy się w takim razie pytaniami. Mówisz, że te sprawy związane z jakimś tam otoczką samej walki nie mają większego znaczenia, a tak jeśli chodzi o już ten sam pojedynek, o to, że trzeba będzie tutaj rzeczywiście się pokazać, zawalczyć, z najlepszej strony gdzieś tam się zaprezentować, jakaś presja dodatkowa, jakiś stres jest przed tym występem? Myślę, że nie. Jest tak samo jak przed każdą walką. Naprawdę, no ja nie patrzę na to, że walczę w Łodzi u siebie, że będą moi bliscy. Walka jak każda inna. Anitka, ty zawsze jesteś uśmiechnięta, dzisiaj również. Czy robienie wagi jakoś cię już dopada, w sensie ten humor, ile ci jeszcze zostało, jeżeli możesz powiedzieć? On liczył na to, że ja nie będę tego pytania zadawać, naprawdę, to cieszę się, Znaczy humor jeszcze mnie nie opuścił. Mam nadzieję, że do samego końca będzie mi towarzyszył. Tak, zostało mi tam jeszcze około 2 kg, no ale to jeszcze do wieczora zejdzie, podejrzewam, że jedna wanienka i waga będzie zrobiona. No ogólnie czuję się bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że to tak zostanie i do walki. Ciekawa karta walk w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, tej gali, łącznie z main eventem, takim dość nietypowym. To tak może podpytam, która z tych walk, które będą towarzyszyły temu twojemu występowi, gdzieś tam u ciebie największe emocje wzbudza? No ja też w sumie czekam, chyba tak najbardziej jestem zaciekawiona tą walką wieczoru, bo tam się może wydarzyć wszystko, więc chyba też, oprócz swojej chyba na tą. Nie odważysz się ewentualnie wskazać na tego, kto według ciebie jest faworytem tego pojedynku? Nie, naprawdę jest ciężko, bo jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to wiadomo, że Materla, ale tutaj też Pudzianowski może zaskoczyć, może trafić, no może się wydarzyć wszystko. To nie trzymamy już dłużej, Anitka, idź, rób wagę i do zobaczenia jutro i w sobotę. Tak jest, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki.